Stowarzyszenie Topory i Okręgowe WOPR w Mazowieckiej zapraszają na drugi festiwal piosenki żeglarskiej turystycznej Rawa Graszanty. Festiwal odbędzie się 18 lipca, to jest sobota, na tarasie nad Zalewem Tatar po zakończeniu maratonu pływackiego. Jak powiedziałem, godzina 16, to są jakby wspólne, połączone ze sobą imprezy. W zeszłym roku zrobiliśmy pierwszą edycję festiwalu. Ku naszemu bardzo miłemu zaskoczeniu sporo osób przybyło i też aktywnie bardzo bawiło się na tym festiwalu, dlatego zmotywowało nas to, żeby pociągnąć ten temat dalej. W tym roku festiwal składa się z dwóch części. Pierwsza to jest część konkursowa, konkurs zespołów amatorskich o złotą szeklę burmistrza Rawy Mazowieckiej. Następnie występ od godziny 18, występ gwiazd uznanych, naprawdę znanych już w tym świecie wykonawców. Pokrótce tylko powiem, jako pierwszy wystąpi Tomasz Grąpaciorek, znany warszawski szantymen, bard. Następnie zespół Trzecia Miłość, który odwiedzi Rawę po raz pierwszy. To jest zespół szantowy z Mazur, laureat wielu nagród krajowych, a także nawet międzynarodowych w tej muzyce. Jako trzeci wystąpi Janusz Nastarowicz, chyba największa gwiazda, współtworzący formację Na Razie wraz z muzykami EKTE Gdynia, jednej z najbardziej chyba znanych, czy nawet najbardziej znanej w Polsce kapeli w tym nurcie. I jako ostatni znany już z Rawy, którzy tak wielcy przyjaciele naszego miasta, którzy już po raz któryś przybywają do Rawy, pomagają w ogóle zorganizować festiwal, to jest łódzki zespół Jolly Roger. W ogóle mamy nadzieję, że ta edycja uda się jeszcze lepiej niż poprzednia. Plany są takie, żeby festiwal się rozrastał, stał się imprezą co najmniej dwudniową w kolejnych edycjach, jeśli nie dłuższą, żeby stał się jedną z takich wizytówek naszego miasta, rozpoznawalną w całym kraju. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy. 18 lipca, sobota, taras nad Zalewem Tatar, festiwal Rawa Graszanty.